Moi drodzy, teraz mam mało czasu na nagrywanie. O, telefon się włączył, właśnie mogliście usłyszeć. 3 razy zostałem zaatakowany, z czego... Jak to wyglądało? Okej, w ten sposób. Tu. W ten sposób. Dobra. No i że YouTube nie zabrania mi brać i wrzucać filmy. O Boże, filmy. Te. O Boże, jaki ja mam na minusie to. Wy to widzicie? Aż takie zaplecze mi robiło. Przelicz. Aha, no tak. Kurde. Dwadzieścia dziewięć dam i tak pewno przesadzę. Ale rozmach. No i teraz. Nasz wpłynął mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, Jak? by nie Dobra. zgubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sił. Udział, co się kryje się falami, jak na ból ocalił Krym. Nagły huk w uszach grał i już atak No. trwał. To fregaty uzbrojone To w ogóle rzędem tak... setkę dział. Czarny dym spowiął Moimi nas, słowami przyszedł mogę powiedzieć, śmiertelny czas. że... Krzyk i lament mych kamratów przerywany ogniem kapłów. Czwartkowy Ciepła odcinek krew poleje się Total strugami, War'a wygra ten, kto utrzyma to sił. on... Huk udział, kto Normalnie przykryje myślałem, że się się pojawi dzisiaj. falami, jak na Bóg To ocalił znaczy dzisiaj. Kryk. Dzisiaj w niedzielę, dla mnie. Czyli dla mnie dzisiaj. Dla was Bóg wie, kiedy wy to oglądacie. No ale... Pocisk nasz trafił w maszt, Ale usłyszałem trzask, ogólnie to dwa sterunda dni po tym. rozwaliła jedna z naszych sal. Żagie No a dwa dni starczy po potem się to pojawi jednak. znów piratów złość, bo od To po pierwsze. róży Po drugie... nam powiało, a fregatom mordę wiało. Ciepła krew poleje Wyjazd się rodzinny. strugami, wygra ten, kto Mogą utrzyma mnie pojawić sił. się filmy z Huk udział, Factorio. ktoś przykryje się Ogame się nie falami, pojawi jak na w Bóg sobotę. ocalił Kryk. Z fregat dwóch No tylko i... ta pierwsza w pogoń szła. Ten Wymet Total abordaż War się nie pojawią. rozpoczęli, gdy Nie dopadli pokażą. nas. Szyper ich dziury dwie zrobił w Znaczy swoim ja się niebie. postaram jak najwięcej Obok nagrać, obok zależy tylko subratom reszta z rejestrii kiedy mama zasapał. wróci z Ciepła pracy. krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sił. Huk udział, ktoś przykryje Kryje się się falami, jak jak na na ból Bóg ocalił ocalił Krym. Kryk. Dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie, kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie. Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się, że ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sił. Huk udział, ktoś przykryje się falami, jak na Bóg No ocalił ale za to Kryk. jeszcze mogę wam powiedzieć, Ciepła krew gdzieś powiedzieć, poleje się może ta strugami, piosenka mnie jak na rozprasza. Bóg ocalimy Kryk. Jak na Bóg ocalimy. Skończyło się, co skończyło. No ale za to jutro
dla was wczoraj, czyli poniedziałek. Mam spotkanie z doktorem w godzinach lekcyjnych, to będę robił zapas materiałów. Zacznę od Factorio. 3 odcinki najszybciej. 1,5 godziny. Total War. To w sumie... Bym mógł zrobić tak, Total War'a na... Nie, na czwartek już poszedł, to na piątek i sobotę. Wtedy w piątek, zaraz po szkole zrobię na niedzielę. Kurde, matematyka. Zaawansowana. Nie wiem, jak chcecie jakieś Q&A, na które odpowiem 100% komentarzy, które zadacie. Bo praktycznie nikt, albo inaczej, jedno już Q&A zrobiłem i jedna osoba napisała komentarz. Pozdrawiam, szkoda, że taki o takiej treści. W ogóle przed poniedziałkowym odcinkiem Factorio tutaj sobie facet ze mną popisał. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem skąd ja go mam znajomych, ale okej. Mam go i już. Przynajmniej Polak. O. To się pytał, czy chce z nim pograć, czy chce ze mną pograć w Factorio. To ja mu napisałem, że robię na YouTube'a. W sumie mogę mu podać kanał potem. Potem. No po nagraniu. Właśnie, ile już się nagrywa się w ogóle? Tak, nagrywa. 7 minut. Bo właśnie sobie nie włączyłem telefonu. Teraz wpisuję arcytajny pin. Dobrze, że nie mam kamerki, bo byście zobaczyli. Hehe. Anuluj. Lagi włącza po włączeniu. Dobra, minęło. Zegar. 10, 22 minuty odtąd jeszcze będzie. No i tam parę sekund. Ciepła. Może to dla was wydać się śmieszne, że ja to nudzę, ale naprawdę. Nie wiem. Jakieś takie pirackie piosenki. Jak morskie opowieści. Cholerny sztorm tam jeszcze był. Właśnie dwie fregaty tam możecie wpisać. To znaczy wpisujecie... Tylko przełączę YouTube. O, patrzcie. Wpisujecie fregaty dwie i to. Dobra, ale że już to było, to ten. Innymi takimi fajnymi piosenkami, które mogę wam z góry powiedzieć z tych, które tutaj są. To. Tego wam nie puszczę, ale zobaczcie po prostu sobie. Zatrzymajcie w tym momencie. Spiszcie to sobie i włączcie. No. O. Kim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemno... No, hiszpańskie dziewczyny to się nazywało to? Coś w stylu Kaczor Donald Farmę miał. Ale z bardziej chwytliwą muzyką. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu skrzynki, taki był kolejny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, tylko może jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło tam. Kiedy
myśleć, muszę spacerek. Grała na spokojem do skórki pełne sera i sadyki. Taki był cholerny sztorm, hej, znowu z nią coś zniknął, może jakiś gość, hej, polisz góry tam. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to takie piosenki to sobie słuchaliśmy podczas live'a. Ja powiem wam, że mimowolnie sobie teraz podryguje moje ciało. Sardynki, koszy, gramu, beczkę, sela, kalesony, oficera, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, w morzu jakiś most. Hej, znowu zmyło tam, jaki znowu zmyło nam. Hej, hej, roli go. Zwiało nam z pokładu i sardynki, koszy, gramu, beczkę, sera, kalesony, oficera, sieć wieżowcu, jedną żabę. Taki był cholerny sztorm. Znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś most. Hej, roluj tam, jaki znowu zmiło nam. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki, koszy, grały, beczkę, sera, kalesony, oficera, się zbierza, wczuł jedną żabę, kajtę, zgodziło babę. Taki był cholerny sztorm, hej, znowu zmiło coś, tylko w głowie jakiś gość. Hej, roluj tam, jaki znowu zmiło nam. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki, kosze krabu, beczkę, sera, kalesony, oficera, siedzie, żowców, jedną żabę, kapitańską, zmyło babę, beczki, gumu nam nie zdało, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmiło coś, tylko może jakiś gość. Pojęczuj tam, jaki znowu zmiło nam. Kiedyśmy przez Pacyfik, hej, hej, roluj go. Na złotładu skrzynki pełne seria i sardynki, koszy, gramu, beczkę, sera, kalesony, oficera, sieć wieżowców, jedną żabę, kapitańską zmyło babę. Na urmę nas wiedziało, beczkę rogi otrzymało, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmiło coś, tylko wierzył gość. Hej, pojęczuj tam, jaki znowu zmiło nam. Znowu zbyło coś, tylko może jakiś gość. Hej, też wybieram, opowiemy dalej wam. A przyjemne, moi drodzy, do posłuchania tak sobie siąść przy komputerze albo na dysku, albo po prostu tak sobie puścić, pośpiewać, odpalić, po prostu odprężyć się i popatrzeć, jak ciało wasze podryguje mimowolnie, przynajmniej moje. Dobra, co tam? Znaczy, z takich innych rzeczy, co to jest ciekawe. Taka muzyka. A to bym musiał wejść. Muzyka. Ja na swoim prywatnym kanale sobie zrobiłem. O, będzie widać gdzieś. Tak, będzie widać. Dobra, to po prostu przekopiuję. I w ten sposób dojdę. No, enter. Teraz. Aha. Dobra, to po prostu posłuchajcie. Z góry mówię, że te piosenki bardzo rozpraszają. Uwaga, że chcecie się skupić na grze, albo żeby coś ludzkości przekazać ważnego, swoje myśli na dłuższy taki
tak poszerzać swoje horyzonty. Tak, dokładnie. Nie horyzonty, tylko w moim przypadku horyzonty. Idealne rady z dyskoteką mogę wam powiedzieć. W ogóle kto mnie zaatakował? Najgorsze jest to, że teraz wkroczyłem w taką strefę, że jestem nękany przez nich. A sam często nie wchodzę na Ogamę, po prostu szczególnie w weekendy, w tygodniu często wchodzę. Często w sumie podczas przerw w szkole na przykład. I refren. Co się stało? My też lepszy, żeby trochę więcej tam dawało. Ej, nie. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Memiczna muzyczka, to znaczy mem, związany z Team Fortressem, który po prostu jest... tyle razy był już przerabiany. Po prostu... miał tyle po prostu... wciele muzycznych. Nie wiem... Macie tutaj takiego jednego... No i tak przez 14 minut. Ja wytrzymałem próbę czasu, a wy? O, I am engineer. Kolejne ruskie. Napisane po angielsku. Ej, nie, ja muszę to wam pokazać po prostu.
engineer. O, ja muszę to wam pokazać. I built many buildings, well some of them have failed. I had to leave my country, so through the sea I sail. Trust me, I'm an engineer. Patrzcie tylko na to. Zobaczcie, to sobie naprawdę mówię. Trust me, I'm an engineer, with epic skill and epic gear. Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. I build a lot of bridges, some of them even dance. My buildings are very secure, intruders have no chance. You want to drive a broken car, I can help you in this. No wheel, no tire, no problem, those parts I never miss. I drive my tractor like a boss, see what jump I just did. You say this is impossible, just like I give a shit. Trust me, I'm an engineer, I think we put this thing right here. Trust me, wykorzystuję ten czas pożytecznie, moi drodzy. Czas, który mógłbym przeznaczyć na naukę. Po prostu pichnie. Jakby ktoś się zastanawiał, jak to się nazywa. Ma nazwę. Pisuję, co też może na to najść. Bieda pralka. Trust me, I'm an engineer. The fact it just happened here. Trust me, I'm an engineer. Every skill and every gear. Trust me, I'm an engineer. Okay, now you and YouTube also sing. Trust me, I'm an engineer. I think we put this thing right here. Trust me, I'm an engineer. What the fuck it just happened here. Trust me, I'm an engineer. Every skill and every gear. Trust me, I'm an engineer. Okay, now one more time all together. One, two, three, four. Trust me, I'm an engineer. Dosłownie, moi drodzy. I tutaj jeszcze jeden obrazek faceta, który był na samym początku, to sobie zobaczycie go, jak będziecie sami oglądali ten filmik. China. Made in China. No, ten tego wa... W ogóle jakby... Nie patrzyłem na informacje, jak to tutaj wygląda. Sto... Może zniszczyć jedną gwiazdę śmierci. 101, okej. Okay. 5 sąd szpiegowskich. Satelity słoneczne. Mały transportowiec. Ja się dowiedziałem, że taki jeden potrafi zniszczyć ogólnie 10 takich. Nie śmiejcie się, to jest fajna piosenka. Trzeba po prostu mieć gust dobry.
Wybierz gusi się jedno. Co ja po prostu gadam? Dobrze, że jeszcze nie podałem swojego numeru telefonu ani nic podobnego, choć numer telefonu w internecie to jest najgłupsza rzecz. Okej, adresu. Jakby ktoś chciał. W ogóle to właśnie mi się przypomniała taka sytuacja. Facet ten pokazał swój po prostu numer domu, gdzie mieszka. Co nie? I nadesłali na niego policję, że rzekomo miał bombę. Kto po prostu, ale żeby powiedzieć wam cały kształt tej historii, jakby ktoś chciał zamówić jemu kebaba, że niby to on zamawia, to właśnie podał ten specjalny swój adres w internecie, żeby społeczność, nasza miła i kochana YouTube'owa, te wszystkie dzieciaczki za komputerków, mogły mu przesłać jakąś pizzę, kebaba czy inne ten, bo nie chciał ten dawać donacji, bo w ten sposób brał podatek. Jeszcze ten inne takie, czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem, jaki był całokształt całej całokształt tego wszystkiego, wiem, jak to się skończyło. Jakie takie dziecko sobie myśli na śle na jego słata? Jakby ktoś nie wiedział, to jest ogólnie oddział policyjny zajmujący się tym, że wchodzą ci do domu, rozwalają ci drzwi. Idziesz, ty musisz kłaść się na ziemię i oni przeszukują ci wtedy dom, że czy nie masz bomby. Potem znajdują delikwenta, który nasłał na niego ten oddział, że jest niepełnoletni, to jego starzy idą siedzieć. Po prostu. To jest najgłupsza rzecz, którą mogę zrobić. Podać swój adres w internecie. Adres, numer telefonu. No, e-mail to jeszcze. Jeszcze, byle nie prywatny. No, czyli w sumie podsumowując mój cały wywód, następnego dla was następnym, dla mnie następnym, dla was jeszcze w tym, jest, jest po prostu i mnie nie ma, więc, ale za to w poniedziałek, czyli dla was, jeżeli to oglądacie w dniu premiery wczoraj, dla mnie jutro, idę do lekarza, więc free time mam, więc robię zapas na na piątek i sobotę Total War'a, robię Factorio. I co? Nie wiem. Ogame w sobotę się nie pojawi. To mogę was zapewnić z góry. O, odliczajmy te 20 sekund razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja się z wami żegnam. Cześć!